Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj ze mną w studio są Państwo Elżbieta i Wojciech Przybylscy, z którymi już rozmawialiśmy jakiś czas temu o cudach narodzin. Dziś będziemy kontynuować tę opowieść. Na początku jeszcze tylko chciałabym serdecznie Państwa zaprosić do współpracy, do współtworzenia Radia Warszawa poprzez wsparcie nas na serwisie Patronite. Dziękuję tym, którzy już wspierają. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami i cieszę się, że naszymi gośćmi ponownie są właśnie Ela i Wojtek, którzy mają 9 dzieci. Każde z tych dzieci rodzili razem, jak mówią. Były to wspólne porody, radosne porody i jak to Wojtek powiedział nam w poprzednim programie, za każdym razem Ela była piękniejsza. Może powiedzcie wobec tego, czy był jakiś poród taki bardzo trudny, może nie tyle pod względem medycznym, ale pod względem waszej relacji. Czy zawsze było tak bardzo dobrze? Dzień dobry, witamy. Dobry wieczór. Właśnie myślałem o naszych poprzednich wypowiedziach. I myślę sobie, tak słuchając tego, co mówiła moja żona i też przypominając sobie to, co ja powiedziałem, mówię, kurczę blade, czy to jest możliwe, żeby tak było cukierkowo w życiu? I no niestety ja to tak pamiętam. To znaczy... Czyli porody były cukierkowe. Nie no, całe nasze życie jest takie. Nasi znajomi czasami mówią, po prostu nie można na was patrzeć, nie? Po prostu jesteście słodcy nie do wytrzymania. Ale no, co mamy zrobić, jak tak jest? Właściwie, czy to były jakieś trudniejsze? Czy były takie momenty, że... Tak, jak coś trudne, dużo to najlepiej pracowałem. Mnie zapytać. Tak, ja wypieram. Ale był taki moment, że zbliżał się poród, a ja miałem jakąś robotę do wykonania. Dla jakiejś firmy, z którą współpracowałem, robiłem jakieś materiały, coś na komputerze pracowałem. I ten poród był w złym momencie. W sensie... Nie, był w świetnym momencie, tylko ja zaczynałem pracę wieczorem, słońce zachodziło, ja pracowałem i tak się nagle robiło coraz jaśniej i nagle ja siedziałem przy stole w kuchni, robię, już tam się zbliżam do końca i nagle widzę kątem oka, jak pojawia się Ela w drzwiach kuchni. I mówi już. A ja pytam z takim lekkim przerażeniem, mając nadzieję, że może jeszcze chwilę, może coś. Ja mówię, już, Ela, już. I to też była no, piękna historia, bo wtedy rodziliśmy w szpitalu na Solcu. I po drugiej stronie ulicy miałem tą firmę, z którą współpracowałem i materiały, które wypracowałem przez tą noc, zgrane, zawiozłem po drodze, na rogu, tylko zatrzymując się, wrzuciłem tam tę płytę z dokumentami i zakręciłem i już staliśmy pod szpitalem. To był taki dla mnie trudny moment, a drugi to był ten właśnie... Trochę takiego wyczekiwania w pandemii na to, aż nasz ulubiony szpital w Międzylesiu się skończy remontować i będzie można na nim przyjąć żonę z mężem i z przyszłym dzieckiem. Tam wcześniej było, no jakieś opowieści były straszne, no bo ten oddział był remontowany. Alternatywą było to, że ta sama żona będzie rodziła na oddziale okulistycznym chyba. No, tak. Patrzyliśmy z nadzieją na całą tą sytuację, ale trochę liczyliśmy na to, że jednak się poród wydarzy ten dzień, półtora później, żeby właśnie już mógł ruszyć oddział. No i cud się wydarzył. Remont został zakończony. Wchodzimy na salę, właściwie na oddział i
i no, zapiera dech w piersiach, bo po prostu ten remont był fenomenalny. My wchodzimy jak do 4-5-gwiazdkowego hotelu. Tu beże, tu miękkie ściany, tu duszki, w ogóle wszystko. Położne trochę narzekały, bo w tym przepychu została jakoś potraktowana tak po macoszemu sala porodowa, bo okazało się, że rzeczywiście się zrobiło mniej miejsca. Tak jak znaliśmy ją właściwie w tej samej sali porodowej ze trzy... Było wtedy więcej miejsca. Tak, tak, było więcej miejsca, tu nagle zrobiło się ładniej, ale mniej funkcjonalnie. A Ela, powiedz, dla ciebie te beże są ważne, to ilość miejsca. Jak ty to oceniasz, idąc na salę porodową? Co jest najważniejsze? Dla mnie zawsze najważniejsze było położna. W sensie osoba, która będzie faktycznie ze mną, będzie prowadzić ten poród. I obecność męża. A to, że wiatr hulał, a były takie momenty, że wiatr hulał przez okna, bo były nieszczelne okna w szpitalu, czy naprawdę było jakoś... No widać było, że bo rodziliśmy w trzech różnych szpitalach, tak, że, no, że gdzieś tam wymagałoby jakiegoś remontu, to tak się nie zwracam na to uwagi. Więc to było bardzo, bardzo miłe zaskoczenie i też taki prezent, że ten ostatni poród był w takich warunkach hotelowych, jak to Wojtek określił. No ale ludzie, chyba ludzie najbardziej. Tutaj to jest takie kluczowe, a no szczególnie... Najbliższa mi osoba, Wojtek, to było dla mnie ważne. I zawsze pomaga. Tak, zawsze pomaga i też ja pamiętam moje też miłe zaskoczenie. Mam nadzieję, że Wojtek się tu nie obrazi, że mogłam mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego. Po pierwszym porodzie było takie, że on więcej wiedział, jak się zajmować dzieckiem niż ja. Autentycznie. Ja nie dość, że byłam bardzo obolała i tam było ciężko się ruszyć, to jeszcze no, miałam taki lęk, co zrobić, jak to przewinąć. Jakoś tak niby to robiłam na lalkach czy to jakichś większych dzieciach kiedyś, ale własne dziecko to inaczej. A mój mąż po prostu wszedł do sali tutaj, przewinął, wiedział jak rozmawiać z pielęgniarkami. No po prostu i to było dla mnie takie... taki szok. Mówię, jak on jest profesjonalny. Ja myślę, że to jest owoc szkoły rodzenia, ale też wspólnego rodzenia? Myślę, że szkoła rodzenia bardzo dużo na pewno pomogła. Nie wiem, jak to Wojtek czujesz, ale też... Znaczy, ja miałam wrażenie, że to, że Wojtek jest przy tym porodzie, to on czuje się jakby częścią... jakby częścią całego tego procesu, tego wydarzenia, że no, raz, że pierwszego wydarzenia, jakim jest w ogóle poczęcie. I ja sobie nie wyobrażam, no, tak, zawsze tak sobie myślałam, że jeśli mąż jest przy poczęciu, to dlaczego nie miałby być przy porodzie, tak? Jakby to jest początek dopiero życia, a jakby to jest kontynuacja. Człowiek wychodzi na świat i chciałabym, żebym no... Mój mąż był przy tym i potem wrażenie, że czuł, że to jest jego dziecko, że był jakby od początku do samego końca i wie, co ma dalej z nim zrobić. Jakby, i miał taką też pewność i to mi też pomogło jakby w tym, że, no, no, że był, że mógł właśnie po raz pierwszy przewinąć. Widziałam, że się nie bał tego. To było takie niesamowite. Nie wiem, co ci tam najbardziej pomogło w tym, czy... Nie, to szkoła rodzenia była rzeczywiście... Wrodzone predyspozycje może też. Nie, szkoła rodzenia bardzo, bardzo pomogła. Ja ostatnio mówiłem, że to główny lifehack to było przed porodem ciepły prysznic na plecy dla żony przez pół godziny, ale przypomniało mi się to, co powiedziałaś o tym przewijaniu, że położna mówiła, że w ogóle po południu to matki... jeżeli można tak powiedzieć, trzeba trzymać z dala od dziecka, bo już się pojawia syndrom drżących tam rąk czy dłoni. Że już jest ten poziom zmęczenia i hormony, emocje i tak dalej, że rzeczywiście po południu, wieczór, mycie, przebieranie na noc, to ojciec się tym powinien zajmować, bo to jest po prostu niebezpieczne dla dziecka, bo dziecko potrafi wypaść matce, bo po prostu, bo te ręce drżą. I no, z dumą mogę powiedzieć, że pierwszą pieluchę z zawartością u naszego pierwszego syna zmieniłem ja. Więc takie mam trofeum, ale też z tym
to trochę wybiega dalej, nie dotyka porodów, ale to jest historia z tym pierwszym synem. Kiedy ten nasz Dawid, najstarszy, zaczynał już mówić i tam, jak on już mówił, to znaczy, że jego młodszy brat już albo się zbliżał do pojawienia na świecie, albo już był na świecie. I to był moment z tym dzieckiem związany, kiedy ja wiedziałem, że po prostu namówienie Eli na to, żeby została moją żoną, jest szczytowym punktem mojego życia, ale potem tylko szło to w górę. I ten syn, który ledwo mówił, sprawił, że ja się znalazłem, uświadomiłem sobie, że już nie mam gdzie szukać więcej, w sensie osiągnąłem wszystko, co się da na tym świecie. Bo ten chłopiec, zasypiając, już taki z takimi opadającymi powiekami, więc mam podejrzenie, że nie do końca świadomie, powiedział, zasypiając, powiedział: tatusiu, dobrze, że tutaj jesteś. I no, to było doświadczenie, taka kropka nad i tego mojego powołania i tego rzeczywiście, no, mogę powiedzieć, że naprawdę można być bardzo szczęśliwym, będąc mężem i ojcem. Ela, wiedziałaś o tym, że tak twój mąż to przeżył? Tak, często mówił o tym, że bardzo bardzo przeżywa bycie mężem i bycie ojcem, że to jest dla niego właściwie najważniejsza rola w życiu. Mąż i ojciec. Mąż i ojciec, pięknie bardzo mówicie. Na momencik musimy przerwać naszą rozmowę. Piękną rozmowę o życiu, o dzieciach, ojcostwie, macierzyństwie, o wspólnych porodach. Po chwili muzyki wrócimy. Wojtek i Elżbieta Przybylscy opowiedzą nam dalej. Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Ze mną w studiu są dzisiaj Elżbieta i Wojciech Przybylscy. Opowiadają o wzruszających chwilach ich życia jako rodziców. Wojtek, tak pięknie powiedziałeś o tym, jak twój syn powiedział: tatusiu, dobrze, że tu jesteś. To jak już syn umiał mówić. A powiedz, czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy wziąłeś na ręce swojego syna po porodzie? Jak szybko dostałeś taką szansę? Nie pamiętasz. Nie pamiętam. Nie wiem, czy to nie był ten moment właśnie z tą pieluchą przewiewną. Tak, że tak powiem, gówniany moment. No. bo rzeczywiście nie pamiętam, czy dostałem dziecko do rąk. Był wtedy, bo to było 20 lat temu, to jeszcze, że tak powiem, wchodziły te dobre rzeczy do szpitali, tak? Jak dawanie od razu po porodzie mam dziecko. I tam jeszcze tak było, że od razu pamiętam, że zabrali naszego Dawida do mierzenia, ważenia. I dopiero po jakimś czasie dostałam go oczywiście, tak? Tylko pamiętam, że zaraz w szkole urodzenia mówili mi co innego, że od razu nie waży się dzieci, tylko od razu daje mamie, nie? Było trochę inaczej, ale nie czepiałam mieliśmy się. Tą świadomość i wiedzieliśmy, że to jest ważne. To jest ważne, ale też nie robiliśmy jakichś tam scen, tak? I wiem, że na początku zabrali go do tych wszystkich takich procedur i dopiero potem go dostałam. Ale mogłeś go trzymać na rękach, pamiętam. Tylko, że chyba już w sali, jak wróciliśmy. Tak, mogło tak być. Już na sali. Ale taka szansa dla ojca właśnie, jak jest przy porodzie, to trochę prędzej może wziąć dziecko na ręce. Tak? A pępowinę przy pierwszym razie dali ci przyciąć? Nie, za każdym razem. Za każdym razem. To jest takie... Odcinanie pępowiny, koniecznie. Jak się wydyczyłeś. Ja bym się bała na przykład. Mówię, jej, mam coś wyciąć w ogóle. Znaczy, ja spodziewałem się, że to będzie... Tak, nie wiem dlaczego. Może gdzieś tam o tym czytałem, że to będzie jakieś takie doświadczenie w ogóle... jak nie wiadomo co, no po prostu odcięcie pępowiny, koniec, tak.
wydarzyło się przy pomocy tego też naszego syna w pewien sposób odcięcie pępowiny, bo i to nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, że ja właśnie byłem tym specjalistą od zmieniania pieluch, od kąpania, od popołudniowej opieki nad dzieckiem. No, to pokoleniowo to był szok. No, na przykład nasza mama, czyli Eli mama, moja teściowa, ale moja mama, pamiętam, że odwiedzała nas i tak z takim niepokojem przyglądała się temu, co ja robię. I mówię, czy aby to jest dobrze, czy tam, prawidłowo. Tak, pytała, komentowała. I nasz syn, pamiętam to jak dziś, tam mam go na przewijaku, po kąpieli, on pięknie się kąpał, bo on strasznie chlapał. Taką miał radość z tej kąpieli i przeżywał to bardzo. I tam po prostu wszystkie części ciała po prostu szalały. Więc tam zachlapana ściana, ja potem to dziecko suszę, kładę na przewijaku, żeby go ubrać. No i teściowa tam po prostu właśnie zagląda mi przez ramię i tam trzeba by dobrze. No i syn wtedy, jak to często u takich małych dzieci, po prostu zrobił fontannę i akurat mnie ominął, tylko trafiło w mamę. Trafiło w mamusię i skończyły się komentarze dotyczące i pytania o to, czy sobie dobrze radzę z opieką nad synem. Czyli byłeś już w oczach mamy fachowcem. Tak, tak. Ale w twoich oczach zawsze Wojtek był fachowcem, prawda? Tak, no mi pomagała ta jego pewność, taka szczególnie przy opiece, przy dziecku, kiedy ja czułam, no nie zawsze miałam siłę, tak? I też, no nie oszukujmy się, bo my to też tak słodko opowiadamy, ale też miałam problemy z karmieniem, bolące brodawki, jakieś taką depresję trzeciego dnia, to prawie zawsze, po prostu na trzeci dzień nic mi się nie chciało po prostu robić i to, że Wojtek był, że zajmował się dzieckiem, że mnie wspierał, że widziałam taką pewność w jego, w tym, co robi, bardzo mi pomagało, bardzo. Ale też mam takie doświadczenie, to jak powiedziałaś, to mi się przypomniało, że ja po którymś razie, po którymś porodzie, mówię, po prostu, co my jesteśmy amatorami, po prostu za każdym razem jest takie poczucie, że my wszystkiego się musimy uczyć od nowa. Właśnie z karmieniem, rodzi się czwarte, piąte dziecko w rodzinie, no to już powinno już tak po prostu taśmowo. A to w związku z tym, że za każdym razem jest inaczej, to mam wrażenie, że za każdym razem jest wejście od nowa w tą historię. Że właśnie jak pamiętam te rozmowy, ale mówi, ty pamiętasz, jak to było z tym karmieniem w ogóle? To w którym momencie, co? Ja mówię, jeny, po prostu pierwsze dziecko się urodziło, czy że musimy iść tam do położnej, czy prosić o pomoc, czy o radę. No to też jest niesamowite, że, no bo tak naprawdę każde dziecko jest inne i każde inaczej je, inne ma potrzeby, inny temperament, jedne się budzi, jedne się nie budzi, więc tak naprawdę to każde dziecko to jest nowa. No też nowa trzeba przygoda, powiedzieć, że mając trzy dzieci, to jak rodzi się następne, to jeszcze są obowiązki związane z tym starszym, tak. Więc dochodzą pewne rzeczy, to nie jest tak jak przy pierwszym. Tak. Ale jeszcze wracając do tego porodu, bo tu już zaczęliście mówić o pielęgnacji niemowlęcia, ja chciałam jeszcze zapytać, czy pewnych rzeczy się tak jakby nauczyliście, czy idąc rodzić kolejne dzieci, powiedzmy, nie wiem, od czwartego, piątego, szóstego, siódmego, czy już po prostu było wiadomo, gdzie Wojtek staje, co Wojtek, jak trzyma tą rękę, że nie za mocno trzyma, tak jak powiedzieliście w poprzednim programie, że za mocno trzymał za rękę. Czy już tak nauczyliście się siebie właśnie w tym wydarzeniu? Cisza. Próbujemy telepatycznie ustalić zeznania. Ja czułam, że Wojtek obserwuje mnie i wie, kiedy jest która faza porodu. Że ja nawet, bo ja to już po prostu jadąc już na tych wszystkich hormonach, to już jak szaleństwo,
A ja czułam, że Wojtek po prostu wie, ja zaczynam, nie wiem, przebierać nogami, to znaczy, że to już są mocne skurcze, on do mnie podchodzi, zaczyna, pyta mnie, czy mnie masować. A jak jest początek i ja jeszcze mam te skurcze takie rzadkie, więc on spokojnie tam jeszcze sobie wychodzi, tu zadzwoni, tutaj, tutaj poprosi, mierzy czas. Wysyła SMS-y do tam wszystkich znajomych o prośbą o modlitwę, że rodzimy. Potem właśnie już przestaje, bo wie, że już są mocniejsze skurcze, więc bierze się do roboty za mnie, że jakby więcej, ja nawet nie musiałam mówić, Wojtek, chodź tutaj, bo to już jest jakby jakiś tam etap, tylko on, mam wrażenie, że czuje się obserwowana, uważnie obserwowana, że on wie. Oczywiście też czasem pytał, czy chce, żeby tu masować, czy może w innym miejscu, czy może chce piłkę, więc pytał, dużo pytał. Znaczy, chyba nie przy pierwszym, bo przy pierwszym to tak tam trochę mam... Przy pierwszym nie było czasu Nie było czasu i też taki byłem trochę przestawiany jak mebel tam z kąta w kąt, ale potem chyba taka zasada, która pozwala jakby dobrze funkcjonować ojcu w trakcie porodu, to jest obserwacja i patrzenie, żeby przypadkiem nie wejść w ciąg komunikacyjny. To znaczy, że jak tędy przychodzi położna, to się nie pchać w to miejsce, nie? I jest jedna rzecz, którą widzę przy każdym porodzie i pamiętam bardzo wyraźnie. I to jest bardzo taki dla mnie ważny moment. To jest oczy Eli, jak wchodzi w ostatnią fazę porodu. To jest takie doświadczenie, że ona jakby znika. To znaczy, że to są takie, że ona już nie widzi. To znaczy, że jakby dusza gdzieś jest w innym miejscu. I też to mi się kojarzy z takim doświadczeniem potem z dziećmi, że jak się te dzieci pojawiają, jak właśnie ja się tam nimi opiekuję, myję, przebieram i tak dalej, to jest taki moment w życiu dziecka, kiedy ono prawie jeszcze nie widzi i ono ma takie spojrzenie, nie z tego świata. To znaczy, że jest... Ale czy ciebie to jakoś przerażało? Czy nie, raczej to uważałeś, takie, że ona wchodzi na takie po prostu wyższe poziomy, w których nie masz dostępu w tym momencie? Bo... U Eli to jest tak, rzeczywiście tak, że trochę jest to przerażające, bo tracę z nią kontakt. To znaczy, że już ona patrzy oczami, które nie widzą. Znaczy widzi, ale... No to już jest, no już tam się tak szaleństwo się rozpętało, że ani się nie można słowami dogadać, bo tam po prostu już są skurcze, już się nie da nic mówić. Trzyma mnie za rękę bardzo mocno i ten uścisk też jest taki już jak i madło, to znaczy, że tam też zmianą uścisku też mi nic nie może powiedzieć. I oczy są takie, że ja po prostu, że... To jest trochę przerażające, a jednocześnie takie, no ja wiem, że zaraz będzie to życie po drugiej stronie, ale to jest taki przerażający moment, że tak właśnie tak jak mówiłem, ostatni poród, nie? Że to dosyć długo trwało, jeżeli jak na nasze standardy. W twoim wyobrażeniu. Że bałem się, że ją stracę. To musiało być dla ciebie bardzo trudne. Patrząc na zegarek i sekundy, to było to niedługie. Tak jak potem się zastanawiałem, to było tak, że to był jeden skurcz party więcej niż przy innych porodach. Jestem jeszcze ciekawa, Ela, czy ty wiedziałaś i wiesz o tym, co Wojtek przeżywał w tym ostatnim etapie? On dużo nie mówi i to jest dla mnie ważne, że on dużo nie mówi. Inaczej niż na co dzień? Inaczej niż na co dzień, dokładnie. Życiowo dużo mówi, a w trakcie porodu wie jak się zachować. Akurat to by mi nie pomogło. Jego twarz i łzy w oczach. Zawsze, za każdym razem. Przy bólach partych, a już później, jak się pojawia dziecko, to łzy. To nie musi nic mówić. To przerwijmy na moment, posłuchajmy muzyki. Za chwilę wrócimy do dalszej opowieści. Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Rozmawiamy z Elą i Wojtkiem.
rodzicami 9 dzieci, o pięknych wydarzeniach w ich życiu, o narodzinach tej dziewiątki. Tyle już opowiedzieliście ciekawych rzeczy. Ja chciałam jeszcze zadać takie pytanie, bo tutaj przed chwilą mówiliście o tym wzruszającym momencie już pojawienia się na, tuż przed pojawieniem się na świat dziecka. Wojtek, mówiłeś, jak to zmienia się. Oczy Eli się zmieniają. Ela, wzruszyliście się. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę. I chciałam zadać wam takie pytanie. Często krążą takie opowieści. Dobra, wezmę tego męża do porodu, niech zobaczy, jak ja będę cierpieć. Tak? Niektóre kobiety mają takie podejście, że nie, mąż to też musi przeżyć, panowie powinni to widzieć. My tutaj biedne, mamy to wszystko tam na swoich barkach i tak dalej. Czy ty, Wojtek, kiedykolwiek miałeś takie poczucie, że musisz z takiego powodu, żeby tutaj zobaczyć, jak to jest, czy jak to było u ciebie? Przede wszystkim to wydaje mi się, że to się wszystko, że oczekiwania się bardzo szybko weryfikują na tej sali porodowej i że to było takie niesamowite, że Ela rodzi, że cierpi i jest szczęśliwa. To jeżeli miałby taki być cel, żeby tam właśnie ja jako mąż tam poszedł i zobaczył, jak to jest i nie wiem, pożałował żony, to inaczej działa. Więc taki, no nie wiem, mąż za karę na porodzie, przy porodzie, to chyba nie jest dobre rozwiązanie. Więc pytanie jest o intencje w pierwszej kolejności. Natomiast mąż przy porodzie, myślę tak, ja Elę poprosiłem o rękę i chciałem, żeby została moją żoną, dlatego że ją pokochałem i z tego samego powodu ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby nie być przy niej właściwie przez cały czas, a już w takim momencie, kiedy nowe życie się pojawia na świecie, że to po prostu jest efekt naszej współpracy z Panem Bogiem, no to ja nie do końca rozumiem. Znaczy nie mieści mi się w głowie takie pytanie, nie? Czy stwierdzenie, że wezmę męża, żeby też, nie wiem, żeby go ukarać trochę, nie? Za to, że nie wiem, co mi dziecko zrobił. Raczej to jest tak, że myślę sobie, że gdybym nie miał tej możliwości bycia z Elą podczas porodów, to byłbym z czegoś ograbiony, jeżeli można użyć takiego słowa. Czyli cieszysz się, że Ela chciała też, żebyś był razem z nią? Tak, to tak teraz tak nie widzę takiego momentu i wydaje mi się przez to, że to jest przez cały czas, od kiedy się znamy, ale wydaje mi się, że te porody też budowały coś takiego między nami, że taka jedność jest na takim poziomie, że to wszystko rośnie. Ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że pojawienie się dzieci, że te wspólne porody są nagrodą za to. Jest bliższa relacja, zwiększający się poziom zakochania. Taki dar po prostu szczęścia małżeńskiego. Widzę bardzo silną łączność pomiędzy tym, że byliśmy razem przy porodach i myślę, że bycie razem przy porodzie też nam akurat pomagało w tym, żeby potem być przy kolejnych poczęciach też wspólnie i być zainteresowani tym. Ela, powiedz, to już Wojtek wybiegł i odpowiedział na moje pytanie, które miało być następne. Właśnie o tą więź między wami. Ela, powiedz teraz ty. Czy tak to odbieram? Tak. Myślę, że za każdym razem to jakby czułam, że mój mąż jest jeszcze bliżej mnie. Może to trudno tak opisać, ale że to nas
ten trud, mimo że moje cierpienie, ale jego obecność przy tym, że to nas jednoczy. Jego pomoc, jego akceptacja, że to jest coś, co sprawia, że czuję, jakby był jeszcze bliżej mnie. Ale też myślę, że warto to powiedzieć, to jest ważne dla kobiety. Ja czułam się doceniona przez niego też po porodzie jako kobieta, bo mój mąż też dawał mi takie drobne prezenty. Myślę, że też, to jest też ważne. Nie wiem, do szpitala przyniósł mi perfumę na przykład po porodzie i to było takie też miłe, że po prostu, że ja nie przestałam być kobietą, tak, mimo że jakby nie jestem umalowana, nie wiem, ładnie ubrana, to dostaję taki kobiecy prezent. Też jak wyszliśmy ze szpitala, to jeden raz pamiętam, nie wiem, czy było więcej, poszliśmy od razu z noworodkiem, okej, może nie, że to nie jest takie popularne, ale wyszliśmy do restauracji, po prostu. Wracając ze szpitala, jeszcze zanim przyjechaliśmy do domu, wyszliśmy do restauracji na taką, można powiedzieć, taką randkę, więc mogliśmy potrzymać się z ręce, popatrzeć sobie w oczy. I to też było niesamowite, że to, że też mój mąż dbał o tą naszą relację, jakby już od razu, nie? Nie za 3 miesiące, tam sobie może wyjdziemy, nie wiem, do kina czy coś, jak się ogarniemy, tylko od razu. A ten powrót do domu, jak już mieliście więcej dzieci? No, dzieci zawsze czekają, dzieci tacy zainteresowani i ciekawi, jak kto to będzie, ten nowy członek rodziny. Zdradzaliście płeć wcześniej? Tak. My zawsze staraliśmy się wiedzieć, jakie jest dziecko i mówiliśmy też, jaka właśnie będzie płeć dziecka i mówiliśmy rodzeństwu, więc rodzeństwo dzieci czekało. Też. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba zawsze, jak już były na takim etapie, to miały udział w wybieraniu imienia, ale też, nie pamiętam, kto nas tego nauczył. Takie szczęście na różnych etapach spotykać ludzi, którzy nas właśnie w taki cudowny sposób są w stanie zainspirować czy poprowadzić. Pomysłami różnymi. Ten Jacek Pulikowski to jest jedna rzecz, ale to o czym Ela mówiła, że przygotowanie do zostania ojcem, matką przez wiedzę o tym, co się dzieje w organizmie żony, obserwacja i to, że to mężczyzna się tym zajmuje. Mieliśmy fenomenalny kurs przedmałżeński, gdzie rzeczywiście był mężczyzna, który prowadził wykład na ten temat i on mówił wprost, panowie, po prostu musi być tak, że facet się tym zajmuje, tak? Po prostu on musi dać żonie pewność. I z tym powrotem do domu, to też ktoś nam taki patent podsunął, że dobrze jest razem z tym noworodkiem, który przychodzi ze szpitala z mamą, dla dzieci, które już są w domu, żeby oprócz tego, że to dziecko jest tym prezentem, to jeszcze każdy coś dostaje. I taki prezent od nowonarodzonego dziecka, tak? Tak. Że nie od nas, tylko jakby dziecko przychodzi z prezentami. Jak Pan Jezus na Boże Narodzenie przynosi prezenty. I to stało się taką tradycją. Rzeczywiście z każdym kolejnym dzieckiem coraz ciężej jest, bo po prostu prezenty nie jest coraz więcej. Tak, jest coraz więcej. Nie mogą być lekkie ani jakieś takie maleńkie, więc po prostu całe naręcza różnych prezentów dla tych dzieci. Ale też widzę, że to daje taki efekt, że dzieci się uczą nawzajem, że przy tych ostatnich powrotach do domu mam wrażenie, że dzieci już w ogóle nie zwracały uwagi na te prezenty, które przynosiliśmy. Tylko ten mały człowiek był w centrum uwagi i nie trafiło nam się chyba nigdy przez te 9 porodów i 9 powrotów do domu. Ja przynajmniej nie pamiętam takich aktów zazdrości. Tak jak czasem słyszymy od znajomych, że ktoś mówi, jakieś rodzeństwo, że oddajcie już tego dziedziusia z powrotem do szpitala, już go nie chcę. Tak, są czasem takie opowieści, to u nas nigdy się tak nie zdarzyło. A czy opowiadaliście dzieciom o porodzie, o przebiegu porodu? Czy mówicie czasem o tym? Czasami mówimy, to znaczy dzieci wiedzą w ogóle, my od początku mówimy dzieciom, jak się rodzi dziecko, w sensie, że
przez SROM, tak? Albo jak jest cesarskie cięcie. Nie miałam jeszcze cesarki, ale że też jest taka możliwość, bo dzieci pytają po prostu siłą rzeczy. Zawsze pytają, mamo, ale jak to przez pępek tu wychodzi? Więc ja mówię, nie, pępek to jest pamiątka. Przez kanał do rodzenia najpierw mówimy dzieciom. Tak. Nie ma tematu tabu. To znaczy tam wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy z nimi o tym, to dobieramy słów odpowiednich dla ich wieku. Tak. Ale raczej mówimy, ale bez szczegółów. Nie, że tam, nie wiem, żadnych krwi, jakichś takich rzeczach to nie opowiadamy. Na tyle, na ile są gotowe, to mówimy. To ponieważ będziemy musieli powoli kończyć naszą opowieść, strasznie mi szkoda. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy mogliście tutaj przyjść i opowiedzieć. Jeszcze takie jedno słowo od Wojtka dla panów, króciutkie zdanie, i od Eli dla pań. Zachętę, żeby przeżywać ten moment wspólnie. Ela. Ja zachęcam wszystkie mamy i żony, żeby zabierały swoich mężów na poród, bo to jest bardzo jednoczące, bardzo pomocne, jednoczące i naprawdę buduje miłość. Ja mam takie doświadczenie i mam nadzieję, że będzie to doświadczenie też udziałem jak największej ilości żon. Wojtek, jedno zdanko, krótkie. Wdzięczność. Ja mam tą swoją historię, która doprowadziła mnie do tego momentu, że po prostu jestem tak wdzięczny za to, co się wydarzyło, za te wszystkie porody, ale wydaje mi się, że to jest uniwersalne. To znaczy, że mąż patrząc na żonę, widząc tą historię, przez którą ona przechodzi ten poród, te kolejne etapy, tam jest tak, że to w pewnym momencie już się dochodzi do momentu, to jest niemożliwe, nie? Ona jest nie z tego świata. Bardzo wam dziękuję. Elżbieta i Wojciech Przybylscy byli z nami, opowiadali o cudach narodzin swoich dzieci, o pięknych przeżyciach. Bardzo państwu dziękuję i zachęcam, jak zawsze, do wspierania Radia Warszawa na serwisie Patronite. Do usłyszenia. Anna Murawska. Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.